Na to, żeby innym pomagać, żeby byli sobą, to trzeba siebie samego pytać, kim powinieneś być, kim jesteś, za kogo ty siebie uważasz. Musisz mieć miejsce, z którego będziesz mógł służyć. Takie miejsce, duchowe miejsce, żeby się potrafił z czcią i miłością pochylić, jak Pan Jezus Wieczerniku, do nóg każdego człowieka, żeby go uczcić i uszanować. Zgłosiłem się do seminarium w takim, można powiedzieć, opłakanym moim stanie zdrowia. No i ja sam się spodziewałem, że pierwsze słowo to będzie, no masz inną drogę życia, tu tak tego nie można. A ksiądz kardynał mnie wysłuchał do końca i mówi, wiesz co, ja się zapytam księdza kardynała Wojtyły, może się uda. No i takie było pierwsze spotkanie, no ta odwaga, po prostu odwaga. Potem seminarium, ksiądz rektor Macharski prowadził zajęcia z teologii pastoralnej. No i jakoś tak klerycy nie bardzo ciągnęli do niego, tłumaczyli, że tam niewiele rozumieją z tych wykładów, z tych zajęć. No a ja się zgłosiłem do księdza kardynała na pracę magisterską. Co mam stracić? Nic nie stracę. No i te zajęcia dość takie były dziwne, bo najczęściej w ciągu dnia ksiądz kardynał gdzieś tam, przepraszam, ksiądz rektor Macharski gdzieś tam bywał w świecie, różne zajęcia, różne komisje episkopalne i inne. No i często te zajęcia były, powiedzmy tak, około 9 wieczorem. Przyjechał, no coś zrobił przez ten tydzień, no to udało mi się tam pół kartki napisać, a dobre i to. No i szczęśliwie jakoś tą pracę magisterską obroniłem. Po 3 latach pracy na parafii w Liszkach, skierowanie na studia z zamieszkaniem przy ulicy Świętego Marka, w domu księży profesorów, tak to tam stało. No ale się okazało, że w domu księży profesorów nie ma miejsca. Ktoś mnie, tak powiem brzydko, podsiadł tam. Wiem, że pamiętam nazwisko, ale nie powiem. I przychodzę zaraz do księdza kardynała, jedź na urlop. No to urlop lipiec, urlop sierpień, no ale we wrześniu się tak zniecierpliwiłem trochę, księdza kardynała, dać mi jaką robotę, bo przecież ja tam nie wytrzymam w hurtowym targu, dać mi jakieś zajęcie. No i ksiądz kardynał najpierw się trochę zdenerwował, potem zaczął po tej poczekalni spacerować dość długo. W końcu podszedł do okna, co było takim znakiem, no, wielkiego takiego zdenerwowania. I zaczął po tym oknie stukać. A tyle mu mówiłem, tyle go prosiłem, żeby to miejsce przygotował. A jak nie przyjął, to chodź do mnie, tu będziesz mieszkał, na Franciszkańskiej. Potem mój poprzednik, no, dostał zajęcie na parafii. I ksiądz kardynał podchodzi do mnie i czy byś mi nie pomógł, święty Stanisław się zbliża, 83 rok. No mówię, no ile potrafię, to pomogę. Od tego 83, takiego już bezpośredniego, powiedzmy, towarzyszenia księdzu kardynałowi, no praktycznie do końca życia. Jedziemy na pierwszą podróż do Gniezna, na uroczystości świętego Wojciecha. No i ksiądz kardynał po drodze, zatrzymalibyśmy się w Pniewach. Mam takie siostry, szuranki szare, siostry takie uradowane, wyszły wszystkie na spotkanie, nawet piękny bukiet kwiatów przyniosły, no i zaczynają opowiadać o tej swojej posiadłości. Tam prowadziły szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Pokazują te różne osiągnięcia. A ksiądz kardynał wypatrzył tak jednym okiem, że trochę oddalony od tego centrum zakonnego stoi jeszcze jakiś budynek. No i oczywiście ta spostrzegawczość, ale równocześnie nieustępliwość. A tam w tym budynku co jest? No tam nic takiego ważnego, takie tam mamy rzeczy, ale co tam jest? Tam mamy hodowlę świń. No to w takim razie idziemy do tego budynku popatrzeć na te świnki. No i poszliśmy tam
I tam się rozegrała taka sytuacja, która naprawdę została mi na całe życie. Weszliśmy do tej chlewni, po prostu chlewni, i tam pracowała jedna siostra przeznaczona do tych zajęć. Ta siostra, jak zobaczyła księdza kardynała, najpierw płacz, potem w jego ramiona: proszę księdza kardynała, tyle lat tu już pracuję. Różni wielcy przychodzili na to miejsce, ale do mnie tu jeszcze nikt nie trafił. Ksiądz kardynał jeszcze jej wręczył ten bukiet czerwonych róż, który dostał. No i to było dla mnie na początek takie wskazanie całej drogi. No po prostu to, co z boku, to, co odrzucone, to, czego się nikomu nie pokazuje, bo to wstyd, bo to tam siostra jakaś może niedomyta, może z takim zapachem. A kardynał Franciszek tam do tej siostry poszedł, no i takie to było, tak powiem, ludzkie. Przytuliska, okienka dla dzieci opuszczonych, dom samotnej matki, jeden, drugi, trzeci. O wszystkim miał staranie, o wszystko pamięć. Tyle za czasów księdza kardynała zostało otwartych kaplic całodziennej adoracji całej naszej archidiecezji. Często można było zauważyć na twarzy księdza kardynała spływające łzy tuż po przeistoczeniu. Taki stopień mistycznych przeżyć, taki kult Eucharystii. A co do Matki Bożej, bardzo dużo koronowanych w ciągu 27 prawie lat przewodniczenia archidiecezji krakowskiej. Tu bym chciał przypomnieć zamach na Ojca Świętego po 13 maja 81 roku. Pierwsze, następnego dnia, figura Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy w domu biskupi. A potem rozszerzanie się tego nabożeństwa po wielu, wielu parafiach naszej archidiecezji. W tym kierunku poszedł ksiądz kardynał. 4 października przyszedł do seminarium na swoje imieniny. Miał taki bardzo piękny zwyczaj, że przychodził, celebrował Eucharystię. I do dziś pamiętam z tego kazania, które mówiło o świętym Franciszku. Mówi tak: żyjcie według Ewangelii, według świętego Franciszka. I myśmy się dość zdumieli, że Franciszek napisał Ewangelię. Więc on zobaczył ten wzrok pytający i mówi: Ewangelia według świętego Franciszka to są 4 Ewangelie bez żadnego komentarza. Poszedł odwiedzić kleryków w ich pokojach. Pamiętam, co było wcześniej, że przez 3 dni sprzątaliśmy nasz pokój. Ja nie widziałem w życiu tak wysprzątanego pokoju, jak nasz pokój przed tym przyjściem księdza kardynała. I on wszedł, widział tę naszą dumę na twarzach, że właściwie można się zabić na tej podłodze i że wszystko lśni. I z taką dość figlarną pozą wyciągnął rękę. On jak wyciągał rękę, to było bardzo wysoko. I dotknął lampy od góry. I triumfalnie pokazał nam na palcu kurz. Byliśmy natychmiast sprowadzeni do parteru. Kardynał każdego roku rozmawiał z każdym klerykiem. To miał po prostu przejęte od kardynała Wojtyły, który miał też taką samą zasadę, żeby z każdym z kleryków w ciągu każdego roku porozmawiać. Pamiętam rozmowę przed diakonatem na przykład. To był taki moment dość trudny w diecezji krakowskiej. Kilku księży młodych poszło z kapłaństwa. Jakbyśmy przychodzili z podaniami o święcenia, to bardzo uważnie czytał. Jeśli ktoś wyraźnie nie napisał w podaniu, że wie, że decyduje się na życie w celibacie i że chce takiego życia, to kazał każdemu przy sobie dopisać na tym podaniu takie dodatkowe zdanie. Dla wszystkich z nas ta rozmowa z podaniem o diakonat była mocnym doświadczeniem. Kardynał Nydrze jako biskup pomocniczy posłał mnie na Syberię. Tam w Tobolsku jest kościół po zesłańcach polskich. Teraz jest odbudowany, jest bardzo piękny. Wtedy był w stanie dramatycznym, ale był ksiądz z diecezji krakowskiej, który, korzystając z tego, że w Tobolsku była polska firma budowlana, wymyślił sobie, że ten kościół odnowi. Żeby to zrobić, no to powołał do życia parafię katolicką, to znaczy musiał znaleźć 10 ludzi, którzy uznali się za katolików, w tym 5 było nieochrzczonych, ale bardzo pragnęli, żeby ten kościół został odbudowany, i ta 10 się zebrała, powstała parafia. Parafia zażądała przekazania kościoła.
o dziwo dostała ten kościół, a firma zobowiązała się ten kościół odbudowywać. No i szło na początek o to, żeby tam pojechało dwóch z Polski dobrych inżynierów, jeden architekt może, którzy by się przyjrzeli temu, co trzeba najpilniej zrobić. No i na początek trzeba im było kupić bilety lotnicze do tego Tobolska. Poszedłem do kardynała zaraz po powrocie. Mówię: księże kardynale, no jest taka i taka sprawa, trzeba tyle i tyle. Tu powiedziałem jakąś sumę w dolarach, której nie pamiętam, ale pamiętam, że była taka, że od niej to konie na zadach przysiadają. Ksiądz kardynał wyszedł z tego pokoju, gdzieśmy rozmawiali, wrócił za minutę, daje mi kopertę. Domyśliłem się, że z tymi pieniędzmi była dość taka intensywna ta koperta. I mówi: tak, tu ma ksiądz na te bilety, a tu proszę napisać imię i nazwisko i na której parafii ksiądz jest. To, jeśli można mieć mieszane uczucia, to ja właśnie wtedy miałem. Ponieważ z jednej strony pomyślałem, jakie jest zaufanie biskupa, który ni stąd, ni zowąd przynosi jakąś dla mnie niewyobrażalną w ogóle, mówiąc z językiem dzisiejszym, kasę i mówi: proszę bardzo, proszę to wykorzystać. No ale potem myślę, no tak, kilka lat już uczę na tej uczelni. On nie ma o tym bladego pojęcia, co ja robię w tej diecezji. No i z takim pomieszaniem wyszedłem. Nie ukrywam, że to zawsze było tak, że kardynał Ohiach, nie? I w drugą stronę zwłaszcza Grzesiu. To w ogóle nie wiedział, jak mam na imię. Kiedy zostałem sekretarzem archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, ksiądz kardynał z biskupem Nyczem ustalał program posiedzenia Rady Duszpasterskiej i kiedyś powiedział do biskupa Nycza tak: ja już rozmawiałem z Rysiem i on mnie zrozumiał. I biskup wtedy Nycz mówi tak: kardynał powiedział, żeś go zrozumiał. Rozumiesz, że to jest więcej niż habilitacja. Akurat wtedy pisałem habilitację, która dotyczyła ciężkiego średniowiecza. Dla powodów mi nieznanych poproszono mnie, żeby napisać historię diecezji krakowskiej w wieku XX i to od II wojny światowej w naszą stronę. Czasy kardynała Wojtyły i czasy kardynała Macharskiego. To w sam raz zajęcie dla mediewisty. I wtedy ksiądz kardynał, ja pisałem tę swoją habilitację siedząc w księżówce. Miałem pół roku czasu na to, żeby ją napisać i ksiądz kardynał był w księżówce. I ja mu mówię tak: księże kardynale, nie napiszę tego, jeśli nie ksiądz kardynał ze mną nie zechce porozmawiać. To była pierwsza taka bardzo poważna rozmowa moja z kardynałem, w której dość częstym refrenem było to: ja ci to powiem, ale nie wolno ci tego napisać. Ale dlaczego? To znaczy, wiecie Państwo, to jest niesłychanie ważne, bo to rzeczywiście jest tak, że wcale nie muszę tego napisać, tylko że dzięki temu wiem, w jaki sposób interpretować te rzeczy, które mi wolno napisać. Z księdzem kardynałem bardziej łączyły mnie właściwie relacje, nazwijmy to prywatne, z uwagi na jego przyjaźń z moimi braćmi poległymi w powstaniu warszawskim. Traktował mnie jako młodszego brata i parę razy dostałem od niego burę, prawda, za takie czy inne kroki, które w życiu podejmowałem. Był stan wojenny, komitet arcybiskupi pomocy uwięzionym. Nigdy nie mówił, że to on załatwił zwolnienie takiej czy innej osoby, a wiadomo było, że wielokrotnie interweniował w tych sprawach. Z jego inicjatywy powstało to Centrum Dialogu Modlitwy w Oświęcimiu, łącznie z budynkiem, w którym dzisiaj znajduje się klasztor karmelitany. Ksiądz kardynał był inicjatorem utworzenia Międzynarodowej Nagrody Oświęcimskiej Praw Człowieka imienia Jana Pawła II. Księdza kardynała jako męża stanu, ale bym powiedział w tym znaczeniu, że go ludzie mianowali mężem stanu. Nie władza, tylko ludzie go mianowali. I tutaj no, muszę przypomnieć przecież to niezwykłe zdarzenie, jak umierał Ojciec Święty i to zejście kardynała Macharskiego na franciszkański do ludzi, prawda, to
bycie z ludźmi. Tak samo jak potem był na Błoniach, chociaż był w Rzymie, ale był na Błoniach razem z ludźmi przez SMS, który przesłał tutaj. Był to człowiek o niezwykłym poczuciu humoru. Byliśmy razem w Wiedniu, był rektor Karol Musiał z Uniwersytetu. Wieczorem w trójkę byliśmy na operze, no i po operze, wychodząc już wieczorem, rektor zwrócił się do kardynała i powiedział, byliśmy na perty, Franciszku, jesteś już na pewno zmęczony, ja mam samochód, to zawiezicie do hotelu, a ja z Andrzejem pójdziemy na wino gdzieś jeszcze. I na to kardynał tak do rektora powiedział, oj Karol, Karol, szukasz zwady. I oczywiście wylądowaliśmy na winie w trójkę. Czasem się zdarzało, że księża wychodzący z rozmowy z księdzem kardynałem tam się zatrzymywali w tej poczekalni i pytali, Andrzej, o czym ksiądz kardynał do mnie mówi? Dzień po wyborach, 89 rok, 5 czerwca, władza jeszcze ludowa, komunistyczna, zamierza unieważnić wybory. Ksiądz kardynał się o tym dojaduje z Warszawy, z sekretariatu episkopatu i natychmiast za słuchawkę dzwoni do pana premiera ówczesnego Rakowskiego. Jeśli unieważnicie wybory, to ja natychmiast zrywam komisję rządowo-kościelną. Ja nie biorę odpowiedzialności za krew, która się znów na naszych ulicach poleje. No i tak miał temu panu Rakowskiemu tłumaczyć to, że okazało się, że to wytłumaczył. Zwrócił się do mnie jedna z osób, która zamierzała kandydować do urzędu prezydenta w wyborach, były wybory w 2000 roku. Nie chcę tutaj wymieniać nazwiska. I poprosił mnie, żebym załatwił wizytę u księdza kardynała. No więc poszedłem do księdza kardynała, przedstawiłem sprawę, ksiądz kardynał się zgodził. Ten człowiek przyjechał tutaj, był, rozmawiał blisko godzinę, po czym przyszedł do mnie na uniwersytet i powiedział, nie zrozumiałem ani zdania, ale był bardzo dla mnie uprzejmy. Był pierwszym biskupem mianowanym przez Ojca Świętego Jana Pawła. Warto pamiętać, że wbrew obowiązującym wtedy w Polsce zasadom, w Polsce ciągle obowiązywały porozumienie w tym zakresie między władzą a rządem, że kandydatury biskupów były uzgadniane z władzą państwową. Natomiast Jan Paweł II niczego nie uzgodnił, tylko po prostu mianował swojego następcę i władza się dowiedziała o tym, tak jak wszyscy inni, że jest następca arcybiskupa metropolity krakowskiego. Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Komuniści zrobili wszystko, żeby papież nie przyjechał na świętego Stanisława. Arcybiskup metropolita krakowski stwierdził, że cóż, no to świętego Stanisława będzie wtedy, kiedy przyjedzie papież. I to jest bardzo proste rozwiązanie. To wcale nie musi być w maju. Na pierwszym piętrze w kurii krakowskiej jest galeria portretów biskupów krakowskich i tam zwykle aktualny biskup też się w końcu pojawia, go tam wieszają obok poprzedników. Więc ksiądz kardynał przez całe lata jako swój portret był taki właśnie rysunek zrobiony kredkami przez dziecko. To takie ewidentne, ja chciałbym gdzieś dopaść to, bo to nie teraz zniknęło, bo zastąpili to poważnym portretem. A to przez lata zamiast portretu takiego właśnie wisiała kartka A4 właśnie z portretem kardynała zrobionym kredkami przez małe dziecko. Fantastyczny portret, naprawdę najlepszy portret tamtej galerii to był.